Witaj się ze śmiercią. Kilka miesięcy temu największa organizacja e-sportowa w Polsce zdecydowała się na bardzo odważną współpracę. Dosłownie to samo w zeszłym tygodniu zrobił Nerwarien. Czy wybranie nowego, kontrowersyjnego sponsora było dobrym strzałem? W dzisiejszym materiale obiektywnym okiem spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem Infomod, dzień dobry i zapraszam do oglądania. Ten film prawdopodobnie nigdy by nie powstał, gdyby nie wiadomość od mojego widza, który poinformował mnie o zaistniałym zdarzeniu i zapytał, co ja o tym wszystkim myślę. Jednak słuchajcie, jest tak wiele do powiedzenia, a tak niewiele czasu, więc od razu przejdźmy do konkretów. Na starcie proponuję poznać jednego z podmiotów. Największa organizacja w Polsce, czyli Polska Liga E-Sportowa, na początku roku zawarła współpracę z gigantem zakładów buchmacherskich, którym jest STS. Co prawda sama strona w 90% jest skierowana dla osób, które preferują kupowanie zakładów na klasyczne, typowe sporty, ale już od pewnego czasu strona również oferuje możliwość obstawiania meczy na Counter-Strike'a czy chociażby na League of Legends. I tak jak wspomniałem na początku materiału, na współpracę z STS-em również zdecydował się Nerwarien. Zarówno przy jednym, jak i drugim podmiocie pojawiła się grupa osób, których zdania i ocena całej sytuacji mocno od siebie odbiegały. Dla jednych, w tym dla mnie, zdobycie tak wielkiego sponsora jest jasnym, zrozumiałym krokiem w przód i takim naturalnym narzędziem do rozwoju własnej osoby, firmy, kanału itd. Dla niektórych łączenie buchmacherki z organizacją taką jak Polska Liga E-Sportowa oraz kanałem Nerwariena, których głównymi odbiorcami są, no nie ukrywajmy tego, jednak młodzi ludzie, jest bardzo złym pomysłem i zachęcaniem do hazardu. Jednak wiecie, w teorii buchmacherka nie jest hazardem, więc czysto prawnie nie ma żadnego konfliktu. Problem natomiast widzą te osoby, które twierdzą, że przez takie zwykłe, niewinne obstawianie meczy można bardzo łatwo się uzależnić. I w tym miejscu pojawia się zgrzyt, bo z jednej strony, aby móc kupować zakłady, należy mieć skończone 18 lat. Współcześnie zakłady buchmacherskie zawierać można zarówno stacjonarnie w kolekturach, jak i przez internet. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku przestrzeganie obowiązku bycia pełnoletnim niestety nie zawsze jest respektowane. Osobiście pamiętam, jak miałem jeszcze około 14 lat, poszedłem do najbliższego punktu i bez problemu udało mi się kupić zakład. Nie pamiętam, na co dokładnie stawiałem, ale pamiętam, że kupiłem kupon za 20 zł, przegrałem i od tamtej pory dałem sobie spokój. Dobra, wróćmy do tematu. Z ciekawości wszedłem na stronę STS-a z zamiarem sprawdzenia, jak przez nich jest pilnowany zapis o ukończonych 18 lat i wiecie co? I zostałem mile zaskoczony. Aby móc założyć konto, należy podać swój numer PESEL, którego wiadomo, nikt sobie nie zmyśli, a po którym można poznać, czy ktoś jest pełnoletni, czy nie jest. Dodatkowo należy przesłać fotokopię dowodu tożsamości z dwóch stron oraz podać numer konta bankowego. No, jestem pewien, że już sam etap rejestracji pokonał wszystkie młode osoby, które nagle postanowiły zostać wilkiem z Wall Street. Wcześniej podałem również argument, że głównymi odbiorcami e-sportu w większości są nastolatkowie. No właśnie, nie do końca tak jest. Przygotowując się do tego materiału, trafiłem na bardzo ciekawy raport od Nielsen Esports, który zbadał ten temat i z którego jasno wynika, że średnia wieku fana e-sportu na terenie Unii Europejskiej wynosi aż 26 lat. Jasne, nie zapominajmy, że to jest tylko średnia, no ale z drugiej strony skądś ta liczba jednak się wzięła. Na każdy nieprzychylny argument udało się znaleźć sensowną odpowiedź, ale pozostaje jeszcze jedna rzecz. Co z tym uzależnieniem? Czy faktycznie chociażby wirtualne obstawianie meczy realnymi pieniędzmi może uzależnić człowieka i sprowadzić go na złą drogę hazardu? Powiem w ten sposób. Uzależnić można się od wszystkiego. I tutaj jakiekolwiek zakazy czy ostrzeżenia o niebezpieczeństwie na pewno nie rozwiążą problemu. Najlepszym przykładem są papierosy, gdzie każda z paczek posiada informacje o potencjalnych chorobach powstałych tak na skutek palenia. I jaki z tego rezultat? Ano taki, że średnio co trzeci dorosły Polak pali papierosy. Jestem zdania, że kwestię tego, jak bardzo jesteśmy podatni na uzależnienia, należy szukać w nas samych, a nie zganiać na te złe, okropne firmy. Każdy ma swój rozum, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Podsumowując, nie widzę żadnych minusów ze współpracy STS z Polską Ligą E-Sportową oraz Nerwarieniem.
Towar Jenem. Myślę nawet, że taka współpraca z tak dużą firmą może być swego rodzaju kamieniem milowym dla e-sportu w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Nerwar Jena, nie zamierzam nikomu patrzeć w portfel i cieszę się, że właśnie ktoś taki jak on podpisał kontrakt z STS-em, bo na pewno obie strony na tym dużo zyskają. Na sam koniec mam do Was proste pytanie, na które chcę, byście odpowiedzieli w komentarzach. Czy Waszym zdaniem to dobrze, że Polska Liga Sportowa zawarła współpracę z STS-em oraz jakie jest Wasze podejście do tematu uzależnień? Czekam na Wasze odpowiedzi, z miłą chęcią przy ciepłej herbatce poczytam, co ciekawego macie do powiedzenia. I to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Mój dla Was Infomod. Narka.